Ech, Ryszard! Znowu zapomniałeś mnie odebrać samochodem ze szkoły. A bo nie mogłem kluczyków znaleźć do samochodu. Ha! Tutaj są! Podbite oko, Ryszard! W coś ty się znowu wpakował! W Żanie była promocja. 32 halne za 16 halnych. W sensie w cenie. Ale mnie łeb napierda. Ech, Ryszard! Głodny trochę jestem. Zrobisz mi coś do jedzenia? Mogę ci zrobić jajecznicę. Jajecznica? Ryszard, jest 17! No w matkę się nie wdałeś. Ona lubiła jaja o każdej porze. Ryszard, a czemu ciocia Amelia już z tobą nie mieszka? Ciocia była fajna, taka starsza siostra. Opowiem ci historię. Kiedyś na zamku była księżniczka. Przepiękna. Każdy ją kochał, była wspaniała. I miała siostrę bliźniaczkę. I ta siostra bliźniaczka była, jakby to powiedzieć, kurtyzaną i chciała się z każdym po prostu przytulać. No i ja się omawiałem z tą siostrą. Powiedzmy, że rozumiem, Ryszard. Co to za plama? Jak kobieta bardzo kocha mężczyznę i mężczyzna kocha kobietę, to czasami się ze sobą przytulają. I jak bardzo mocno się przytula z takim szlaufem, no to jak czasami z tego szlaufa, niczym z takiego ogrodowego, tryśnie woda. Ach, tak. A czasami, jeżeli ona ten szlauf wsadzi tobie w ten, to czasami facetowi też wtedy tryskacie razem, no. A... Ryszard, czy ty chcesz powiedzieć, że jesteś fontanną? Nie, ale też strzało do mnie wielu pijanych mężczyzn. Ryszard, martwię się o ciebie. Ja wyleję te wszystkie piwska. Nie możesz więcej pić. No nie wylewaj, no! Albo dobrze wylej, synku. Nie ma za dużo je ukrywać. Mam problem alkoholowy. Nie potrafię nad tym zapanować. Od tylu lat. Tylko nie wylewaj do kibla, tylko wylej do zlewu, dobra? Tak. Czyli do tego zlewu w kuchni, tak? Dobrze. Fu. Wylewaj jeszcze. Wylewaj, synku! Ech, no dobrze, Ryszard. Nie przyszedłem przecież tutaj ratować cię z twojej choroby alkoholowej, bo na to już jest zdecydowanie za późno. Ale miałeś mi pomóc z lekcjami, pamiętasz? Mieliśmy zbierać liście na przyrodę, ale jest już grudzień! No to co za problem, to hopla, to dawaj, idziemy kasztany zbierać albo grzyby jakieś. Albo nawet w domu zrobimy matematykę, raz, dwa, algebrę czy coś. Synku, wiem, że się pasjonujesz piłką nożną, więc to ukradł... To dla ciebie. Wow, dziękuję za gest, tato, ale przecież dobrze wiesz, że mam jedną nogę krótszą i nie mogę grać w piłkę, chociaż... No tak, ta suka bierze rentę za twoją niepełno... Za to, że jesteś taki fajowy, tylko w inny sposób. Chociaż bardzo bym chciał. Ale wiesz co? Ja bym chciał tę rentę. To popchnęło mnie w innym kierunku. Zamiast oglądać przereklamowanych facetów biegających za piłką, zacząłem interesować się ważnymi rzeczami, jak na przykład ksenotransplantację. O, figurki! Następnym razem możesz kupić mi Scientific American, dobrze, Ryszard? No, naklejki! Tutaj nie ma obrazków, nie spodobałoby ci się. O! Takefusa Kubo wylosowałem! Brzmi jak... Rygorystyczne procedury nad realia. Patrz, synku, Gabriel. Znasz takiego piłkarza? Inigo Martinez. Mam Gabrysia w klasie. Julian Jerson. Nie wygląda na Niemca. Aby się tego dowiedzieć, w 1785 roku rodzeństwo astronomów William i Caroline Herschel... Ty prawie miałeś na nazwisko Costa. Moja matka zaszalała trochę, jak byliśmy na wakacjach w Portugalii. 3 dni nie mogłem znaleźć suki. Jak wróciła, nie mogła nawet usiąść. Jezus. No, ciągle stała, a jak stała, to okrakiem. No, ale mieliśmy przynajmniej za darmo apartament. Boże, to straszne. Dobrze, tato, bo mam takie zagadnienie jedno. 49 podzielić na 7 to będzie... Ryszard? Wow, nowa mama! Jak pani ma na imię? Jaka tam pani? Przecież ja prawie w twoim wieku jestem. No dobrze, koleżanko, w takim razie powiedz mi, ile to jest 49 na 7, bo nie wiem. Nie wiem, ja jeszcze tego nie miałam. To nigdy się nie dowiem. Poczekaj się. Kurwa, no nie wiesz, 49 przez 7, ile to jest, no? Nie wiesz, że to jest 7?
ty przez 7 lat nie wiedziałeś, że masz syna, Ryszard. No. Jeszcze muszę się nauczyć wierszyka i wyrecytować go przed całą klasą. Ryszard, mamo, będziecie moją widownią. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Pije piwo, pali skręty i olewa alimenty. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? No właśnie. A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? I za cycka niu nie złapał. A kto dzisiaj zgubił kalosze? O, o, proszę. Zawsze to samo. Pa, Ryszard. Pa, mamo. No dobra, fajno, mamy. Pa, Ryszard, brzmi jak Paryż trochę. No właśnie też tak. Paryż. Co? Pa, Ryszard to Paryż. Pa, Ryszard. Paryż. Art. Krótki będzie odcinek, widzowie. Fajnie mi było zobaczyć znowu. Dajcie mi spokój. Szybko mnie nie zobaczycie. Teraz jesteś, teraz widzowie Abstra są jak... ten jak właśnie, kufrowe ten, mocne. Nie, jak ten synek właśnie, co go nie chce. Ale wiem, że gdzieś tam jest i czasem trzeba go odwiedzić. Trzeba. Żartuję. No dobrze, by dodał. Wbijajcie na kanał Pasut. No nie. Kanał... No w matkę się nie wdałeś. Ona lubiła jaja o każdej porze. Jezus, czemu to? No w matkę się nie wdałeś. Ona lubiła jaja o każdej porze. Moja matka zaszalała trochę, jak byliśmy na wakacjach w Portugalii. 3 dni nie mogłem znaleźć suki. Jak wróciła, nie mogła nawet usiąść. Jezus. No, ciągle stała, a jak stała, to okrakiem. No, ale mieliśmy przynajmniej za darmo apartament. Boże, to straszne. Ja pierdolę, świetnie. Wow, tego brakowało, takiego właśnie puszczenia wody fantazji w tym odcinku. Miałeś koszta na nazwisko. Poczekaj sobie. Kurwa, no 49! Haha, męczy syna, ale mega. I akcja. Czyli do... Kończaj piwo. Sorki. Akcja. Czyli do tego zlewu w kuchni, tak? Dobra. Ryszard, do cholery! Jeszcze jedno wylej tatusiowi. Wlewaj, synku! Dobra, ekstra. Ryszard, czy ty chcesz powiedzieć, że jesteś fontanną? Nie, ale też szczało do mnie wielu pijanych mężczyzn. O, znakomite. To czemu mama w ciebie nie strzelała miłością? Ta kurwa we mnie strzelała tylko listami z sądu, niestety. Czy ja mam z tym coś wspólnego? No dawaj. A bo nie mogłem kluczyków znaleźć do samochodu. Ha, tutaj są. Jak widzicie, Ryszard już zasłabł i zapraszamy to na kanał Pasut. Na kanał Ryszard. Najlepszy content, kliki tutaj. Umie się sprzedać. Szkoda, że z moją matką tak nie robił. Yo.